zawsze tak błyska. Nie. Jesteś pszczelarzem czy piwowarem? Oboma. To sekret mojego koźlaka dubeltowego. Zauważyłeś, że piwo w tym mieście smakuje jak szczochy? Zgadza się. I o tym właśnie mówię. Nikomu już nie zależy na smaku. To cię dziwi? Tak naprawdę ci tak zwani piwowarzy to obecnie partacze. A ty zapewne jesteś mistrzem. Pewnie. Dla mojego fachu to idealny czas. Zapotrzebowanie na piwo jest ogromne. Piwowarzy są w czołówce stabilnych zawodów w tym mieście. Zaraz po grabarzach? Tak. Niezłe. Ja poświęcam swoją uwagę moim drożdżom i pszczołom. Pszczołom? Tak. Wiesz, jaki jest sekretny składnik najlepszego piwa w mieście? Nie licząc miłości. Zaraz mnie pewnie oświecisz. Miód. A miód najwyższej jakości dają dobrze odżywione pszczoły. A propos, może pomógłbyś mi przy pszczołach? Dał im trochę cukru. Mam w okolicy swoje wyjątkowe ule. Umieściłem je wysoko, żeby trzymać je z dala od amatorów mojego miodu. Spróbuję. Gdzie dokładnie są te ule? Najpierw musisz odnaleźć worki z cukrem, które zostawiłem w pobliżu. Jak znajdziesz worki, znajdziesz i ule. Są dokładnie trzy, niedaleko siebie. Pierwszy znajdziesz na pobliskim dachu. Jak spojrzysz w stronę głównego terminala, to go zobaczysz. Drugi jest na dachu budynku głównego terminala, pod wielką wieżą z chorągwią stróżu w prawa. A trzeci jest na szczycie stacji głównego terminala, tuż obok jednego z posągów. Tylko się pośpiesz. Interes tak kwitnie, że je zaniedbałem. Pewnie są wygłodzone. Chyba... Bardziej ze mnie piwowar niż pszczelarz. Piwo jest niemal gotowe. Za dzień czy dwa będziemy świętować. Worek z cukrem. Uratuje pszczoły baraka przed śmiercią.
Kolejny worek z cukrem dla głodomorów Baraka. Trzeci worek z cukrem. Teraz będzie z górki. Misja niemal wykonana. Thank you.
Ponoć piwowar znalazł tyle chmielu, że w tym pośpiesz się. Waży partię ipy. Już, twoje pszczoły przeżyją. Świetne wieści. Dzięki. Mam tu dla ciebie coś za fatygę. Jak będziesz znów w okolicy, mógłbyś mi jeszcze pomóc. Moje pszczoły mają nieposkromiony apetyt. Kiedyś to byli kazaczy. Nie, mam teraz to nie ma. Może to woda. Patrzę, udało mi się wykąpać pierwszy raz. Gdzież się wykąpać? Był sposób na to, by się tego nauczyć. Już go nie ma. Nikt więcej nie pokocha się. Hakon! No, nareszcie. Chodźmy. Kiedy Jana usłyszała, że idziesz, zwiała z Saru. Chyba niezbyt cię lubią. Dokąd? Wolf! Ja pierdolę! Spokojnie, pokaż. Pokaż, pomogę ci. Kurwa, czekaj! Pomogę, pokaż. Spokojnie, wyliżysz się. Co to? Rana po Łazarzu? Zabiłeś Lukasa. Gdyby nie ten kastet, cała robota trwałaby kilka sekund. Miałem go za twardszego. Co ty pierdolisz? Nie ma sensu się teraz wypierać. Wyciąłeś mu tatuaż i podłożyłeś Barneyowi? Waltz, on zlecił zabójstwo. Nie mówiłeś, że pracujesz dla Waltza. Ty zasrańcu. Nie rozumiesz, młody. Waltz by mnie zabił, tak jak Dylana. I każdego, kto odmówił. Muszę się stąd wydostać. Dlatego milczałem. Dlaczego? Wiesz, że to on mnie kiedyś torturował. Nie mówiłem ci, żeby cię chronić. Co z tego, że dowiesz się czegoś o swojej siostrze? Waltz cię zabije. Gdzie on jest? A, kurwa! Gdzie jest Waltz? Mam się z nim spotkać pod fabryką aut w tunelu Gierę. Aiden, ja tu kurwa zginę, czaisz? Zabiją mnie! Odejdziesz? Zostawisz mnie? Powinienem cię tu zostawić, żebyś zdechł. A nie zostawisz? Najpierw znajdę snajpera. Serio? Zrobisz to? Życie za życie, a potem kurwa koniec. Nic nie widzę. Użyj lornetki. Stul ryj. Mam dość twoich mądrych rad. Wiem, zjebałem. I może na tym poprzestańmy. Te bełdy lecą szybko i daleko. Znajdź coś, za czym się schowasz. Powiedz mi coś, czego nie wiem, Hakon. Uważaj na odpady chemiczne. Mam oczy, Hakon. Aiden, jesteś cały? Tak, nic mi nie jest. Jebaniec. Strzelił w zbiorniki.
Kurwa! Hakon, jestem jak na patelni! Biegnij, chłopcze, biegnij! Pojemnik z inhibitorami w pobliżu. Kutas, masz sokole oko! Widzę go, Aiden! Trzyma się dachów! Dajesz! Zrzucił drabinę! Nic jest zaskoczenia. Wymyślimy coś. Jesteś cały? Na razie tak. Muszę jakoś zajść go od tyłu. Jebany Wilhelm Tell. Tak mnie podejść. Kto jeszcze chce cię zabić, Hakon? Aitor? Especy? Już dawno się pogubiłem. Mam ci chuju! Co? Dlaczego chronisz tego dupka? Kto cię wysłał? Święty Mikołaj! Po co się w to kurwa mieszasz? Lepiej dobieraj sobie kumpli. Dlaczego ścigasz Hakona? Chodzi o zabicie Lukasa? Przekaż mu, że to jeszcze czekaj. Nie koniec. Ej, czekaj! Hakon, żyjesz jeszcze? Jeszcze mnie nie załatwili. Hakon, wywinęła się. Ale jesteś bezpieczny. Na razie. To była kobieta? Kurwa. No, i raczej za tobą nie przepada. To coś osobistego. Osobistego, co? To zwykle niewiele wyjaśnia. Ale wiem, kto to jest. Uważaj na nią, Aiden. Mało jest tu tak niebezpiecznych osób jak ona. Zapamiętam. Teraz idę do Central Loop. Uważaj na Waltz, Aiden. W centrum pojawiło się mnóstwo renegatów, a on z nimi współpracuje. Szuka klucza, który masz. Czas twoich rad się skończył. Sophie, będę potrzebował twojej pomocy w dotarciu do centrum. Gość, który miał mnie tam zaprowadzić, sprawy się skomplikowały. Ludzie Aitora nadal walczą. Zabarykadowali się w tunelu. Nie mogę ci pomóc. Co z naszą umową? Spokojnie. Słuchaj, istnieje inna droga. Przy motelu Tango, pod wzgórzami, biegnie stary tunel. Kiedyś używali go przemytnicy. Stróżowie prawa nie wiedzą o jego istnieniu. Od lat jest zamknięty. Ale jeśli uda ci się odpalić generatory, może zdołasz dostać się do centrum.
I mówisz mi to dopiero teraz? Wybacz, Aiden. Chcę ci pomóc, ale najpierw musiałam pomóc Bazarowi. Powodzenia, pielgrzymie. Zamknięte. Muszę znaleźć inną drogę. Aiden, jesteś? Tak, ale lekko zajęty. Daję tylko znać. Wykryliśmy ruch po stronie Azteków. Szukają cię. Uważaj na siebie i powodzenia. Tunel GRE. To może być miejsce, o którym wspominał Hakon. Ale ani śladu Waltza. Thank you.
Tak. Może jest tu gdzieś jakiś agregat? Jeszcze tylko ciebie mi brakowało. Gdzie co kryje bramka numer jeden? Aiden, nie dzwonisz, nie piszesz. Myślałem, że trzymamy sztamę. Waltz zlecił zabicie Lukasa. Detektyw Aiden nie spocznie, póki nie pozna prawdy. Myślisz, że ci uwierzę? Niby dlaczego? Bo Waltz tu jest. Chwila. Chłopcy, przeszukać tunel. Dlaczego Waltz miałby to zrobić? Żeby osłabić espeków, skłócić was, siać chaos. Skąd mam wiedzieć? Nienawidzę jebanej polityki. A ty wybrałeś złą stronę. O czym jeszcze chcesz gadać? Aitor, Aitor! Zaatakowali siedzibę! To Bandar! Zajęli stację! Dlaczego? Co jest, kurwa? Dawaj, otwórzmy je! To ta kurwa! Cicho! Ostrzegałem.
Wysiadł prąd. Musimy znaleźć skrzynkę. Co tu się dzieje? Kto go wyłączył? A jak myślisz? Będziesz się teraz wymądrzał? Tylko mówię, dorwijmy go, hm? I tak nie masz jak uciec. Okej, poszukaj skrzynki. Gdzieś w pobliżu musi być komórka. Hepper, sprawdź drugie wejście. Wydwaj do tunelu. To labirynt, ale jeśli Waltz tu jest, musiał zostawić ślad, jak ślimak. Czekamy, Aiden. Ktoś tu był. Wyrwał kabel. Hakon tędy przeszedł. I ale... cholera. Ktoś musiał zamknąć tamte drzwi. Czy mata? Wygadasz się przed sądem. Na chwilę przed ścięciem. Jesteś pewien, że tak to się skończy, poruczniku? Śmierć Lukasa to dopiero początek. Przyznajesz się, że to ty? Brać go. Przeszkadza ci jego śmierć? Nie pasuje ci nowa rola. Nowa pozycja, nowe wyzwania, nowe możliwości. Powinieneś mi dziękować, że ci to dałem. Pogadałeś, ale dość tych bzdur. Skuj go, Hepper. Bardzo się cieszę, że do nas dołączyłeś. A teraz oddaj mi to, co ukradłeś. Oddaj mi klucz, albo wszyscy zginą. Kurwa! Hepper! Na co czekacie? Zabij go! Płacisz za wszystko! Chłopczyk próbuje udawać dorosłego, ale wciąż jest tylko uroczym, małym chłopcem.
Ten też nie żyje. Rozpierdolił ich w drobny mak. Patrz. Patrz ta. Ktoś się rusza. Szef jest w fabryce. Daj mu znać. Coś jest z nim nie tak. Co się ze mną dzieje? Co tu się stało? Zaczynamy. Idziecie? Czekam w fabryce. Odbiór. Klucz. Waltz ma klucz Gierę. To koniec, Waltz. Idę po ciebie. Idziemy na górę? Yeah!
Wyrwę cię na strzępy! Wykończę! I zniósł! Nie będę tego uciekł! Ty! Chyba już raz cię zabiłem. To będzie ostatni raz. Jesteś moim? Ciekawe. Dobrze. Zanim cię zabiję, będziesz miał okazję zobaczyć coś spektakularnego.
Wszystko w końcu zatacza koło. Wracamy do punktu wyjścia. A ty będziesz świadkiem tworzenia się historii. Historii? Miałem 5 lat! Torturowałeś nas! Byliśmy dziećmi! Byliście częścią czegoś większego. Tylko mnie zawdzięczasz to, że nadal żyjesz. Dzięki mnie jesteś silny, wyjątkowy. Jesteś silniejszy niż mogłem przypuszczać. Ale mnie nie dorównujesz. Jakieś ostatnie słowa? Co zrobiłeś z moją siostrą? Siostrą? Co zrobiłeś z Mio? Aiden, żyjesz. Leć! Oj, czekaj! Muszę wziąć... Co to kurwa? Idź! Przemienia się! Thank you.
Dobra, no gadaj. Coś ty za jeden. Aiden, a ty? Dlaczego mi pomagasz? Pokaż mi rękę. No daj. Nie gryzę. Nie do krwi. Jest coś, co nas łączy. Na mnie też eksperymentował ten zjeb. Mia, znałaś taką dziewczynkę? Mia? Nie. Kto to? Moja siostra. Byliśmy razem w placówce GR. Szukam jej. Wiesz, jeśli przeżyła, pewnie daje dupy za wodę gdzieś w mieście. Co? Nie mnie oceniać. O czym ty mówisz? Wal się! Hej, gadzio! Takie czasy, taki świat. Tylko mówię. Muszę ją znaleźć. Dobra, spieprzajmy stąd. Nie wiem, czy się go pozbyliśmy. Hej, czekaj! Ale szybko. Niedaleko jest wejście do Central Loop. Tam jest bezpiecznie. Ziemia do Aidena. Człowieku, kompletnie odpłynąłeś. Miewasz koszmary o tym, co nam zrobił? Cały czas. Dlatego chcę zabić gnidę. Waltz jest trzeci na mojej liście. Czyli też byłaś u Waltza. Kiedy? Długo? Kiedy? Średnio pamiętam ten czas, ale miałam farta. Nawiałam po paru tygodniach. Nie pamiętam cię. Uznam to za komplement. Gdybyś pamiętał, nie miałbyś dobrych wspomnień. Większość woli zapomnieć, jeśli przeżyją. Uciekłaś? Niby. A co się stało z resztą dzieci w szpitalu? Człowieku, ktoś kiedyś napisze o tym książkę. I nie będzie w niej happy endu. Większość nie żyje. Spotkałam jednego gościa. Do śmierci będzie spał z nożem w dłoni. W cholernej lodówce, którą sobie przerobił na schronienie. Nigdy jej nie opuszcza. Nie chodzimy razem na terapię, jeśli o to pytasz. Masz listę celów? Serio? Myślisz, że żartuję? W tym mieście roi się od śmieci, a ja jestem pokojówką, która w nim posprząta. Kogo wpisałaś? Oprócz Waltza, rzeźnika, Hakona i... Wiesz co? To bardzo długa lista. Jest tam kilka cieńszych płotek, które zasłużyły na śmierć. A kto cię do tego upoważnił? Żartujesz? Najwyższy organ władzy. Mój własny, czcigodny autorytet. A ty? Co robiłeś z tym pieprzonym Hakonem? Aż ciężko w to uwierzyć, ale mnie uratował. Przybyłem tu zarażony, bez biomarkera. Ludzie chcieli mnie powiesić. Jasne, mieli rację. Pomógł mnie uwolnić, dał biomarker, ale mnie okłamał. Nabiera każdego, każdego. Sama mu kiedyś ufałam. Serio? Opowiedz. Może kiedyś, ale nasze historie są podobne. Wychujał mnie. Ludzie stracili życie. Zapomnij o nim. Albo lepiej, umów się z nim i przyjdź na spotkanie z Kuszą i Bełtami. Dobra, dość gadania. Chodźmy. Stanowczy. Miło. Musimy iść. Tak, idę. Wow, myślałam, że już po tobie. Podobno Waltz robił te eksperymenty na własną rękę. Jebany psychol. I nikt z GR się nie zorientował? W końcu się
się zorientowali. Słyszałam, że za to go wywalili. Szkoda, że tak późno. Dlaczego Hakon jest na liście? Bo zabił Lukasa? Nie. Nawet lubię tych służbistów. Ale nie, mam w dupie śmierć Lukasa. To dlaczego? To długa historia na inną okazję. Wszyscy na tej liście zasługują na bełt. A Hakon na coś znacznie gorszego. Kurwa! Było otwarte. I dupa. No zajebiście! To placówka GRE, nie? O, w mordę! To działa! Skąd to wziąłeś? Znasz Dylana? Skąd znasz Dylana? Znasz, to dużo powiedziane. Zgłosił się do mnie, bo chciał opuścić miasto i Wolca. Bał się, coś się stało albo coś odkrył. Co mógł odkryć? Nie wiem. Dylan wiedział, że mam kontakt z Frankiem, ale potem przestał się odzywać. Dylan dał mi to przed śmiercią. Waltz go zabił. Jebany! Jednak go dorwał. Mam znaleźć kogoś o imieniu Lavon. Wiesz, kto to? Może mieliśmy się spotkać. Pojebany wszechświat połączył nasze drogi. Co? Lawan to ja. Dylan chciał się skontaktować z Frankiem. Podobno Lukas coś znalazł. Coś, czego Waltz szukał od dawna. Chciał uciec z miasta, żeby Waltz tego nie dorwał. Klucz Gere? Ja go mam. Być może. To przez niego Lukas zginął. Dylan też. Uważaj. Możesz być następny. Jest cenny. Dla Waltza wręcz bezcenny. Lepiej go nie zgub. Uważaj! Co się dzieje? Niemożliwe! Waltz musiał włączyć agregaty. Waltz? Dlaczego? Skąd mam wiedzieć? Kto nadąży za tym pojebem? Chodź! Szybko! Drodzy zanim się wyłonię! Pociąg ma opóźnienie. Obsługa metra przeprasza za niedogodności. Uwaga na odstęp. Dziękujemy za uwagę. Proszę, kurwa, bardzo. Szybko! Mamy czystą drogę do Central Loop. Wykryto pojemnik z inhibitorami. Aiden, tutaj! Obsługa pojemnik z inhibitorami w pobliżu. Idziesz czy nie? Zwiedzałem sobie. Śmieszne. Kurwa. Kurde, patrz! Tutaj też! Patrz, ale ja... Niewiarygodne, kurwa! O, wejdź na dach! Sprawdzimy z góry! Widzimy się! Prowadzi nas do nieba! Cholera. Myliłam się. Nic nie widzę. A taką miałam nadzieję. Tępa frajerka. Ale... Spokojnie tu. No... Dlatego przychodzę tu, kiedy mnie coś...
wkurzy. Czyli często. Uwierz. Patrz. Aiden! Wracają! A naprawdę, kurwa, wracają! Widzisz, Aiden? Widzisz? Jak pięknie! O, nie wierzę! Po prostu nie wierzę! Rowan, widzisz to? O, widzę, Danior. Podziwiam pokaz w punkcie widokowym. Jak to się stało, ciemność przez 15 lat i nagle to? Nie wiem, nie wiem. Musimy się dowiedzieć. To wbijaj do kantyny, pogadamy. Bardzo się za tobą stęskniłem, Luka. Waląc browary i posuwając barmanki? Zdasz mnie, mam dar. Przyjdziemy tam, debil. Coś jest nie tak. Nie. O nie, 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 nie! Nie! Kurwa! Co się kurwa dzieje? Jest rybie oko. Jak się tam dostać? Rybie oko poczeka. Poczeka? Dlaczego? Musimy sprawdzić podstacje. Jedna jest tam, w pobliżu wieży SP. Co z rybim okiem? Słuchaj, chcę ci pomóc. I pomogę. Razem nam się uda. Ale musisz zrozumieć. Pierwszy raz przez ponad dekadę nic się nie zmieniało. 10 lat pieprzonej ciemności. Musimy to sprawdzić. Jak dotrzemy do podstacji? To stara paralotnia. Do niektórych miejsc dostaniesz się tylko tak. Rób to, co ja. Co? Ale Lawan, czekaj! A kurwa! Jak na żółto dzioba. Myślałem, że będzie trudniej. Nadal nie wierzę, że to się dzieje. Myślę, że to Waltz włączył prąd. Ale dlaczego miałby to robić? Nigdy nikomu nie pomógł. Dlaczego miałby przywrócić ludziom prąd? Jesteś pewien, że to on? Użył klucza GRF w fabryce aut. Wtedy włączyły się światła. Ma to sens. Lata temu wojsko przejęło tę fabrykę, żeby zagarnąć ogniwa energetyczne. Nie miałam pojęcia, że nadal działają i mogą zasilić pół miasta. Pilnuj tego klucza, Aiden. Cholera wie, do czego jeszcze służy. Pośpieszmy się z tą podstacją. Nieźle. Ale jak chcesz być lepszy ode mnie, to ćwicz. Nie wiedziałem, że to wyścig. To zawsze jest wyścig. Lepiej, Aiden. Chociaż nadal poddajesz się wiatrowi. A to ty masz go kontrolować. Jest już całkiem blisko do podstacji. Dotrzyj tam i ją włącz. Jak to, sam? Jesteś dużym chłopcem. Ogarniesz to. Przy stacji metra jest kolejna. Ja się nią zajmę. Jeśli uda nam się chociaż z jedną, to z czasem włączymy wszystkie. Ale jak mam ją włączyć?
To żadna filozofia, Aiden. Te systemy są stare. Musimy się upewnić, że bezpieczniki i kable działają. Ta paralotnia mogłaby latać szybciej? Możliwe, ale to raczej pytanie do rzemieślnika. Zabawkami nocnych biegaczy. Należysz do nich? Ja? Do nocnych biegaczy? Ha! Chciałabym. To byli goście, Aiden. Prawdziwi bohaterowie. Jedyne, co mnie z nimi łączyło, to używki. Ale może kiedyś. Ktoś stroi sobie ze mnie. Ty, widziałeś w tej okolicy renegatów? Nie. Widzicie szeregowy? Uspokójcie się i dajcie Aglotowi myśleć. A o czym tu myśleć? Wracajmy do bazy. A co ty w ogóle za jeden? Oferuję wam pomoc. Sprawdzę, co stało się z prądem. Wiecie coś na ten temat? To ścisła tajemnica wojskowa. Myślimy, jakby się tu dostać na górę. To może od razu przekażmy mu wszystko, wszystkie rozkazy. A co to za wielki sekret, a? Musimy zmusić ten złom do działania i tyle. Mój kolega bardzo uprościł sprawę, ale mniej więcej o to chodzi. Wszystkie znaki wskazują na to, że znów mamy elektryczność. Stoimy właśnie przy podstacji. Takie obiekty są w stanie doprowadzić prąd do różnych części miasta. Musimy przywrócić sprawność obecnym tu urządzeniom. Czyli mamy je włączyć. Niestety, bez sprzętu wspinaczkowego nie jesteśmy w stanie się do nich dostać. Stróżowie chcą zgarnąć elektryczność? Co z nią zrobicie? Włączymy to i owo. A co myślałeś? Ten pan pyta zapewne o to, jak nasza kontrola nad elektrycznością wpłynie na życie innych ludzi. Odpowiedź jest relatywnie prosta. Kto panuje nad prądem, panuje nad miastem. Aha. Mogę się tam wspiąć bez sprzętu. Zrobiłbyś to? Wyświadczyłbyś stróżom prawa ogromną przysługę. Pajace w mundurach! Ciągniecie do tego światła jak ćmy! I równie szybko spłoniecie! Co on powiedział? Chyba coś o swojej matce i kozie. Especkie ciuby! Nie łudźcie się! Nawet nie powąchacie naszego prądu! Brać ich! Już jesteś!
Szkoda, że nie ma rękawiczek. Wyraźnie. Ej, kolego. Kto cię nauczył tak walczyć? Jestem Aiden. Ej, znacie ten dowcip? Co mówi kula do gościa, którego przyszyła? Nie żyjesz? Nie. Znam cię na wylot. Ale Nitaw, przecież pokroiłeś go maczetą. To broń biała, podczas kiedy kule należą do zupełnie innej. Dobrze, że jesteś cały. Nadal chcesz tam wejść, Aiden? Rzecz jasna, nie za darmo. No, odpowiednio cię wynagrodzimy. Nie ma co zwlekać. Jak będziesz potrzebował pomocy, odezwij się przez radio. Aglot zna się na elektronice. Miej tylko na uwadze, że stąd nie ocenię skali uszkodzenia aparatury. Aglot ma smykałkę do elektroniki. Zamierzasz kontynuować? Jestem. Jak tam? Ktoś musiał się bardzo śpieszyć, kiedy to odłączał. Podejrzewam, że przerwano główny obwód. Znajdź przewód i podłącz źródło prądu do przekaźnika. Powinno zadziałać. Hej, jestem na szczycie podstacji. Staram się włączyć zasilanie przekaźnika. Tutaj to nie było wcale takie łatwe. Na pewno dasz radę? Spotkałem grupkę SP-ków. Nie byli w stanie sami się wspiąć. To dlatego się nie kontaktowałeś. Żałuj, że ich nie poznałaś. Jeden lepszy od drugiego. Wiesz, że ta współpraca będzie kosztować? SP-cy bywają w porządku, ale nie pomagają z dobroci serca. Bez nich nie wiedziałbym, jak się do tego zabrać. Zresztą oni są na dole, a ja tutaj. Ciężki wybór, co? Ja bym ich olała. No bo mają od tego własnych ludzi. Poza tym, co z wolnymi obywatelami? Ktoś musi stanąć po ich stronie. A jeśli nie my, to kto? Przemyślę to. Tylko nie ociągaj się zbyt długo. Co? U mnie wszystko gotowe, a ty się tam opierdalasz. Ta twoja rywalizacja. Podłączyłem. Co teraz? Włącz jednostkę sterującą. Będzie w sterowni. Robi się. Dzięki twojej pomocy to miasto będzie bezpieczniejsze.
mówię to, żebyś wiedział, że jestem ci wdzięczny. I żebyś zrozumiał, że to ważna sprawa. Okej. Okay. Chyba wypada podziękować. Nieźle. Nieźle, kolego. Nieźle, he? Aglot? Wręcz optymalnie. Oto twoja zapłata, zgodnie z ustaleniami. Bardzo miło się z tobą pracowało, Aiden. Z wami też. Trzymajcie się. Zrobiłeś to. Jesteś zła? Nie. Twój wybór. Trochę cię rozumiem, ale sama wybrałabym dobro wolnych obywateli. Takich podstacji jest o wiele więcej. Gdybyśmy je wszystkie włączyli... Możemy najpierw iść do Rybiego Oka i... Dobra. Widzimy się w kantynie. Będę tam czekać. Rzucił na mnie urok. Aha. Wczoraj w kantynie przez przypadek dali mi dwie porcje kolacji. To miałeś szczęście. I okazało się, że cała obiadka...